Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Ho! Na plecach to kołczat się nosi, nie miecz. Eustachy? Zbieracz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Meyera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nataniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal było, żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakieś liści. No, patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Mało to bab w mieście... Kurwa, za co? Za całokształt.